Dostajesz takiego maila, który przypomina Ci o wygaśnięciu domenu. Jest to mail phishingowy. Cyberprzestępcy podszywają się pod firmę hostingową lh.pl. Jak zobaczycie link odnów domenę, to kieruje on przez skracacz linku shorturl.at na stronę fakturemyśling.lh.org. To nie jest panel firmy hostingowej. No ale wejdźmy tam, zobaczmy jak to wygląda. No łudząco przypomina to prawdziwy panel firmy hostingowej. Spróbujemy tam się zalogować, czyli udajemy ofiarę. Podajemy jakieś dane do logowania. Tutaj w moim przypadku będą wymyślone, no jakieś przykładowe hasło i to są ten moment, kiedy cyberprzestępcy kradną. Tu nas przekierowali do panelu płatności, podajmy fikcyjne dane karty kredytowej i zobaczymy, co się zadzieje w takiej oto sytuacji. No, panel być może w tym momencie próbuje dodać tą kartę do jakiegoś konta Google, konta Apple lub być może jest próba pobrania pieniędzy z takiej oto karty kredytowej, którą podaliśmy, jeżeli byliśmy nieostrożni. W tym przypadku nic się nie zadzieje, bo dane są fałszywe. Wyskoczył komunikat z koniecznością o podanie jakiegoś kodu jednorazowego. Wpiszemy znowuż fałszywy kod, zobaczymy co się stanie. Jest fałszywy, ale jak wpiszemy go po raz drugi, okazuje się, że on jest jednak prawdziwym kodem i zostajemy przekierowani już na stronę prawdziwej firmy hostingowej, która ostrzega o tym ataku. I to by była na tyle w tym ataku phishingowym. Nie dajcie się nabrać.